Choć to namiastka przeprowadzanych latem pół kolonii, to w dobie koronawirusa i tak cieszy. Mowa o warsztatowni, czyli cyklu warsztatów dla najmłodszych odbywających się w tym tygodniu w Domu Kultury pod Lipami. Zajęcia dotyczą różnych zagadnień, dzięki czemu każde dziecko powinno znaleźć coś dla siebie. W naszym cyklu, który stworzyliśmy w sumie niedawno, zakładaliśmy na rozwój manualny, rozwój wiedzy dzieci przede wszystkim w tym okresie wakacyjnym. W sumie kończą się teraz wszędzie turnusy półkolonii. Został ten okres takiego przejścia pomiędzy właśnie wakacjami z rodzicami, a tymi turnusami. Więc stwierdziliśmy, że chcemy zagospodarować jakoś ten czas dzieci, nauczyć je czegoś, no i pobudzić ich jak gdyby wyobraźnię i twórczość. We wtorkowe przedpołudnie odbywały się zajęcia poświęcone grom planszowym. Dzisiaj mamy zajęcia stworzenia gier planszowych. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się historii gier, kiedy były jej początki i tak dalej, z jakich krajów się wywodzą te gry planszowe, te najbardziej, może mniej, czy też bardziej popularne, jak chociażby gra w klasy. No i dzisiaj na zajęciach przygotowaliśmy wspólnie, do teraz jeszcze, będziemy robić jeszcze jedną grę, grę losową, w którą mogą sobie zagrać z rodzicami, jest ona bardzo prosta. Dokładnie tą samą grę robiłem w jednym z odcinków Zrób to sam dziecko. Ważne, żeby każda para poszukała dla. Czy ma na przykład takie wielkie, że możemy na nie podlecieć naprawdę? Mateusz, powiedz mi, na czym polega ta gra? Co robicie? No, tworzymy postacie ogólnie. Tutaj mamy takie numer kostki, no i wybieramy usta i oczy, nos, no i jeszcze fryzurę. Z tego powstanie jakaś twarz, tak? Tak. Powiedz mi, zajęcia w dobie koronawirusa, jak wyglądają z tymi maskami, jak się rysuje, jak się pracuje? Trudniej jest? Trudniej trochę. Jak tobie się dzisiaj pracuje? Co robisz? Rysuję postać. Tą postać jak rysujesz? W jaki sposób? Że pan wybiera numerki i nam podaje, a my wtedy z tych pól musimy wybrać sobie ten sam numerek i narysować go. Prowadzenie zajęć z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych nie jest łatwe, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi kierownik placówki Błażej Grajek. Jego zespół szybko przystosował się do nowych warunków. To jest taka nowość dla nas i szybko potrafiliśmy się do niej dostosować. Myślę, że dobre założenia planowe i warunki pracy przygotowane w oparciu o te wytyczne dały nam możliwość właśnie przygotowania tych warsztatów, bo to jest tak, że usiedliśmy i pomyśleliśmy, jakie mamy zasoby lokalowe, kogo byśmy mogli przyjąć i co też my, czym my dysponujemy na miejscu i czy możemy to zrobić. I tak jak widać, dzisiaj w małym, ograniczonym składzie, bo planowaliśmy 8 osób, no ale wiadomo, że jest okres wakacyjny, może część wyjechała, mamy troje dzieci na warsztatach. To są dzieci też, które chodziły, uczęszczały wcześniej do nas na półkolonie, czyli widać, że one, gdyby były te półkolonie normalnie, w takim trybie stacjonarnym, jak w ubiegłych latach, to pewnie one by wróciły na 8 godzin pracy. Ale widać, że cieszy się to zainteresowaniem. Wrócą też te same osoby podobne na warsztaty kulinarne i na wszystkie pozostałe, które oferujemy w tym tygodniu. Jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, tak. Wszystko jest dezynfekowane zawsze przed zajęciami i po zajęciach. Uczymy dzieci też tej dezynfekcji przy wejściu sterylnej pracy. Przyrządy, które używają, też za chwileczkę po warsztatach będą oddane do dezynfekcji, więc nie ma żadnego zagrożenia. Na koniec przypominamy, że aktualna oferta Domu Kultury pod Lipami dostępna jest na stronie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady.